No tego nie chcę wyrzucać, bo z tego może być płotek. A to do czego się może przydać? To na opał. Nie wiem do czego. Nie rusz tego, pani to weźmie. Au. Ostatnie liście na lipie. Psy pod lipą. Co robicie? Obraziliście się na siebie, czy co? Oliver, co się stało? Obrażony jesteś? Bawcie się ładnie, zgodnie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie? Oliver jest obrażony najwyraźniej. No dobrze. Teraz pan na relaks.
Już dojechałeś mi pomocy. Aha. Jezu. Czekaj. Ała. Ale co się stało? Chyba nic. Trochę miejsca zyskałem teraz w stodole, więc tu będę sobie układał te deski sufitowe w trzech rzędach. O, kotek tam łazi. Nie, nie widać go. Kocie, gdzie ty tam zglądasz? A tu będzie jeszcze miejsce, żeby wjechać traktorkiem i przyczepką. No i tutaj się pojawił teraz trochę lepszy dostęp do tej części, no bo tu jest skarb, prawdziwy skarb, bo cała ta podłoże to jest w dużym stopniu przegniła przez wiele lat słoma i ta ziemia tutaj to jest po prostu pięknie przekompostowana, piękna czarna ziemia. Trochę kłopot jest tylko, żeby się do niej dostać i sobie tą ziemię stąd wywozić. Kiciuś, już ty chodzisz, a ty zglądasz. O, tam jeszcze mam deski. Dobra, tutaj jest taki bałagan chwilowo, ale sprzątnę to na sam koniec pracy, dlatego że część tych desek to po prostu wykorzystam tu na przekładki. Jeśli ktoś się z was zastanawiał, dlaczego ja tych gwoździ nie wyciągałem od razu, po prostu chodziło mi tylko i wyłącznie o to, że gdybym je tam wyrzucał, z tej mowy, to jest duże ryzyko, że po prostu bym część tych gwoździ zgubił, wpadłby mi w gruz, a potem bym to wywiózł na drogę, no i byłaby niespodzianka. A tak teraz je sobie powyjmuję
bez większego problemu. Teraz to tak wygląda, a ponieważ wyniosłem już z domu większość tych najdłuższych desek, tam zostawiłem tylko takie, które są w kiepskim stanie, no to zanim te w kiepskim stanie, jak i te kruciaki sobie tam powrzucam, to najpierw jeszcze na dół dam te najdłuższe deski. Czyli te, które mi tu zostały jeszcze do zerwania. Tych desek pewnie jest z 10. No to trochę mi się z tym zejdzie, tak? 120 gwoździ wydłubać. Ok, te deski przeniosłem do stodoły i dobrze, że to zrobiłem tutaj, bo sobie nawet nie zdawałem sprawy, jak dużo tego jest. Zaraz, to są pewnie ze 4 metry sześcienne dech. No, fajnie byłoby, jakby połowę się udało z nich odzyskać. Tutaj jeszcze na przykład dla zabawy troszeczkę z ciekawości bardziej podszczotkowałem szczotką drucianą. No i fajna robi się faktura, a drewno jest wtedy takie ciemne. Także możliwe, że nie będę szlifował, tylko będę po prostu czyścił szczotką. Traktorek się zmieścił, dostęp jest. To co, bierzemy się za doczyszczenie domu po całej tej operacji.
to. Łatwo mam. Po deskach, po schodkach, tu dupką, na snopek i w stodole. Ładnie tu w tej stodole. Zobaczcie, to jest taki kompościk fajniutki. Także wiaderko leciutkie. I hyc do taczki. A co to się wyprawia? Ziemię sobie podkradam ze stodoły. No nie wiem, czy to tak można. Kradziesz przez okno. Tak. No też coś. Zobacz, jaka fajna. Taka leciutka. Sypka. Trochę płytko jest ten. Mhm. Ale nie, bo tam pewnie są te baliki takie. Jakieś takie baliki, tak. Ale widzisz, byłoby ci szybciej, jakbyś mi podawała, a ja bym wyrzucał, albo odwrotnie. Ale ja jadę na zakupy. Jedź na zakupy. Daj, już ci wrzucę chociaż jedno. Tak robię i tak robię. O, ta bardziej... Aj, pobrudziłem się, jadę na zakupy. Dobranoc. Dobranoc. Panienka z okienka? No. Hej, pomożesz mi? I druga taczka na grządkę. I trzecia taczka na grządkę. Zobacz, Gulliverku, co to za czerwone. Czerwona roślinka. Widywałam coś takiego w internetach, ale już nie pamiętam, co to jest. Będę musiała doczytać. Co to za paluszki. Z boku tak się prezentuje. Jeśli wiecie, co to za roślina, to dajcie znać w komentarzu. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się podobało, to poprosimy o subskrypcję, o lajka, o komentarz. Bardzo lubimy czytać wasze komentarze. Dziękujemy i dobranoc. Na Włódź Pospolita. Samotny.